Czasami nie wiem, jak zacząć. Ale zapewne tylko raz w życiu człowiek stoi przed możliwością rozwiązania jakiejś wielkiej tajemnicy. Czy w moim przypadku dzieje się to właśnie teraz, czy uda nam się, bo nie jestem w tej sprawie sam, odkryć losy jednego z największych polskich skarbów, a może ustalić, gdzie się w tej chwili znajduje? Tak, to prawda. Posiadam przełomowe informacje dotyczące ukrycia takiego skarbu. Przenieśmy się na chwilę do Gniezna i cofnijmy w czasie o 100 lat. Ukradziony skarb, o którym opowiem, przed wojną był ubezpieczony na 200 milionów złotych. Jak podawano, to suma, za którą można byłoby spłacić całe przedwojenne zadłużenie Polski. Wyobrażacie sobie taką kwotę? Posłuchajcie historii nieznanej. Przed nami Katedra Gnieźnieńska, jeden z najważniejszych i najpiękniejszych polskich zabytków. Jej budowę rozpoczęto w 1342 roku. Zainicjował ją arcybiskup Skotnicki. Jednak ze względu na postępującą ślepotę nie doczekał ukończenia jej budowy. Tutaj też urzędował pierwszy w historii prymas Polski Mikołaj Trąba. Katedra przez wieki przechodziła burzliwe dzieje. W 1038 roku splądowali ją Czesi podczas najazdu Brzecysława. W 1331 roku na Gniezno napadli krzyżacy pod wodzą Dietricha von Altenburga. Reliki świętego Wojciecha nie ukradli, bo duchowieństwo wywiozło je w bezpieczne miejsce. W 1613 roku obiekt ten szczęśliwie przetrwał gigantyczny pożar Gniezna. W 1656 roku Gniezno cudem ocalało podczas potopu szwedzkiego. Jednak w 1760 roku wybuchł kolejny wielki pożar. Tym razem strawił wnętrze katedry. Jednak ponad 150 lat później katedra straciła swoje największe skarby. I to nie w wyniku wojny czy pożaru, ale zwykłej kradzieży. Posłuchajmy, jak opisał to ówczesny proboszcz parafii archidiecezjalnej w Gnieźnie ksiądz Antoni Laubitz, o którym jeszcze będziemy mówić. Jest poranek 11 lipca 1923 roku. Do katedry gnieźnieńskiej przybywa wycieczka z Krakowa. Koniecznie chce obejrzeć bezcenne eksponaty w skarbcu. Co prawda władze kościelne zakazały wpuszczania tam osób postronnych, jednak obsługa katedry wielokrotnie łamie to polecenie. Tak też było tym razem. Około godziny 10.30 zakrystian katedralny Jan Gozdowski otwiera skarbiec wycieczce z Krakowa. Solidne odrzwia posiadają dwa specjalne zamki. Przybyli krótko zachwycają się zgromadzonymi we wnętrzu skarbami. Zresztą nie pozwala im się dłużej ich oglądać. Zakrystian zamyka drzwi od skarbca. Następnie towarzyszy wycieczce, która przez półtorej godziny zwiedza wnętrze katedry. Podziwia m.in. zabytkowe ornaty. Wybija południe. Kolejna grupa osób, taka mała grupka, prosi zakrystiana o pokazanie skarbów. Gozdowski wraca więc do skarbca. Próbuje otworzyć jeden z zamków, ale ten stawia opór. Szarpy się z kluczem. Zamek nadal nie puszcza. Coś tkwi w jego wnętrzu. Zdenerwowany zakrystian odprawia kolejnych chętnych do zwiedzania skarbca. Zachowuje się jednak dziwnie. Nikogo nie informuje o tym, co się stało. Mija kolejna godzina. O 13.00 Gozdowski wzywa ślusarza. To jego szwagier, człowiek o doświadczeniu kasiarza. Ślusarz nie spieszy się. Dopiero o 15.30 zabiera się za otwarcie drzwi. W zamku znajduje się wciśnięty kawałek metalu. Wyciąga go z trudem. Otwiera drzwi. Skarbiec zieje pustką. Bezcenne przedmioty wyparowały. Cóż takiego tam się znajdowało, że następne dni i miesiące po grabieży całe Gniezno o tym mówi, wręcz cała Polska, a miejscowe gazety piszą coraz bardziej sensacyjne artykuły. Mało tego, do Gniezna zjeżdża mnóstwo śledczych. Zobaczymy. Gdy po raz pierwszy przeczytałem spis przedmiotów skradzionych z katedry gnieźnieńskiej, to po prostu mnie przytkało. Z jakimi precjozami mamy do czynienia? W 3 dni po samej kradzieży, 14 lipca 1923 roku, Przegląd Poranny opublikował opis zrabowanych przedmiotów. Nawet dziś, gdy czytam tę ewidencję sporządzoną dla potrzeb śledztwa, przychodzi mi dreszcz emocji. Oddam więc lepiej głos lektorowi.
W środę ubiegłą z skarbca katedry gnieźnieńskiej, niewyśledzeni dotąd złoczyńcy, skradli 6 szczero złotych kielichów z patenami. 4 złote monstrancje wysadzane drogimi kamieniami i szczero złoty, 26 funtów, ważący relikwiarz z głową Wojciecha. Za czasów pruskich klejnoty te zabezpieczone były na 200 milionów złotych, a wartość ich pokryłaby długi całej Rzeczypospolitej. Relikwiarz z głową świętego Wojciecha jest to złota puszka zdobna w 48 wielkich szafirów, używanych niegdyś jako amulety. Były też ametysty i rubin. Według spisu oddanego władzom śledczym skradziono oprócz najdrogocenniejszego relikwiarza z czaszką świętego Wojciecha. Monstrancję szczerozłotą 60 cm wysokości, wagi 5 kg, wysadzaną brylantami, szmaragdami, szafirami i rubinami, w liczbie około 200. Kielich złoty 30 cm wysoki. Zewnątrz kwiaty artystyczne, emaliowane w różnych kolorach, z herbem księcia Jerzego Michała Poniatowskiego. Nóżka kielicha zdobiona kilkoma rubinami. Kielich złocony 27 cm wysoki, ozdobiony z zewnątrz w emaliowane kwiaty wysadzane rubinami i diamentami. Na nóżce dwie otoczki wysadzane diamentami. Na górnej części nóżki 4 głowy przedstawiające symbole i herb arcybiskupa gnieźnieńskiego Andrzeja Teodora Potockiego. Kielich złoty, wysokości 30 cm. Na puszce wyciśnięte artystycznie rzeźby w stylu XVI wieku. Pomiędzy rzeźbionymi kwiatami głowa wołu przebita sztyletem. Kielich złoty bez żadnych znaków, wykonanie skromne. Kielich złoty 30 cm wysoki, zewnątrz rzeźby z XVIII wieku i herb arcybiskupa gnieźnieńskiego Komorowskiego. Złoty kielich, 20 cm wysoki, format wąski, toczone rzeźby z XVII wieku. Złoty kielich, 30 cm wysoki, nadzwyczaj ciężki. Zewnątrz tłoczony herb arcybiskupa Radziejewskiego i artystyczne rzeźby. Kielich srebrny, pozłacany, 30 cm wysoki, zewnątrz emaliowane obrazki przedstawiające mękę pańską i wizerunek świętej Barbary. Zastanawiacie się zapewne, co działo się po samym ujawnieniu kradzieży. Musimy wziąć pod uwagę ówczesną sytuację w Wielkopolsce. 5 lat po odzyskaniu przez Wielkopolskę niepodległości to okres niestabilny. Czas odtwarzania polskiej administracji po pruskich rządach. Dotyczyło to oczywiście również policji. Zatrudniano w niej ludzi bez doświadczenia w prowadzeniu dochodzeń i ściganiu przestępców. Miało to wpływ na przebieg gnieźnieńskiego śledztwa. Było ono chaotyczne i obejmowało wiele tropów. Widziano na przykład jakiś samochód koło katedry z podejrzanymi mężczyznami w środku. Okazało się, że ci panowie po prostu przyjechali sprzedać auto. Ktoś inny zauważył człowieka, nawet dwóch ludzi, spacerujących po katedrze z walizkami. W pociągu złapano złodzieja, który w torbie miał ukryty pocięty kielich mszalny. Śledczy sądzili, że są już blisko rozwiązania zagadki. Okazało się, że ów kielich został skradziony z zupełnie innego kościoła. Skąd taka przypadkowa zbieżność? Na początku lat 20. mnożyły się grabieże właśnie kościołów. W roku 1923 w Poznaniu zebrali się kombatanci Powstania Wielkopolskiego. Postanowili chronić przed nocną grabieżą kościół na Jeżycach. Ksiądz Piotrowski, proboszcz parafii, wstawił im nawet łóżko do zakrystii. Strażnicy byli uzbrojeni. To pokłosie nie tylko gnieźnieńskiej grabieży, ale skutek niebezpiecznych czasów. Tymczasem śledczy zatrzymali zakrystiana Jana Gozdowskiego. Tego, który otwierał skarbiec. W jego obronie stanął proboszcz ksiądz Laubic. Zaświadczył, że Gozdowski był w seminarium duchownym przez 3 lata, gdzie miał nieposzlakowaną opinię. Służył wiernie katedrze przez 10 lat. Laubic odpierał też zarzut, dlaczego pokazywano tak cenne skarby przyjezdnym, skoro sam ksiądz kardynał zakazał zwiedzania skarbca. Ponoć warunkowo godzono się na wizyty w skarbcu na skutek nacisku przyjezdnych. Była to przecież największa atrakcja katedry. Powodem aresztowania Gozdowskiego było podejrzane zachowanie zakrystiana w dniu kradzieży. Chodziło o długi czas, jaki upłynął od zauważenia przez niego, że drzwi od skarbca są zablokowane, do przybycia ślusarza. Ale przede wszystkim zarzucono mu późne zawiadomienie przełożonych, że skarbiec został okradziony. Aby sprawdzić, ile czasu potrzeba na otwarcie wytrychem
tak skomplikowanego zamka śledczy zrobili eksperyment. W więzieniu w Koronowie pokazano podobny zamek jak ten ze skarbca słynnemu kasiarzowi Wolfriedowi. Ten na oczach ekspertów z Warszawy w kilka minut nie dość, że zrobił odcisk klucza, to jeszcze otworzył tą kopią zamek, czyli włamanie nie było tu problemem. Gozdowskiego zwolniono. Eksperyment był tylko pretekstem. Po prostu nie było żadnych namacalnych dowodów na jego udział w przestępstwie. Pojawił się też inny ważny trop. Feralnego dnia do krakowskiej wycieczki zwiedzającej skarbiec w ostatniej chwili dołączyło dwóch mężczyzn. Mieli przy sobie walizki. Nie zdołano ich odnaleźć, gdyż nie było ich na liście wycieczkowej. W 1925 roku bandyta Michał Kalinowski, odsiadujący wyrok w ciężkim więzieniu w Wiśniczu, opowiadał, że do katedry wybierało się dwóch znanych kasiarzy. Kalinowski wspomniał, że takich dwóch złodziejów przebywało na stacji, którą on wynajmował w Krakowie. Słyszał przypadkiem, jak dziewczyna, która ich zaprosiła na libację, odgrażała się, że ich wsypie. Kasiarze mieli uciec do Niemiec. Później jednak ich zatrzymano, gdyż owa dziewczyna została zamordowana. Cała opowieść Kalinowskiego budziła jednak podejrzenia, że zeznając, chciał on wywalczyć sobie niższy wyrok. Witajcie w pałacu w Czerniejewie. Co wspólnego ma ta wspaniała rezydencja ze zrabowanymi, bezcennymi skarbami z katedry gnieźnieńskiej? Pałac bezpośrednio nic, ale ziemia czerniejewska już tak. W 1926 roku na terenie wschodniej Wielkopolski pojawiła się para jasnowidzów. Nazywano ich wówczas mediumistami. Podróżowali oni od dworu do dworu i wykonywali seanse spirytystyczne na zlecenie, no i oczywiście za kasę. Podczas nich kobieta, medium, będąc w transie, próbowała wskazać, gdzie na przykład leżą zakopane zwłoki lub co się stało z zaginionymi ludźmi. Jeden z właścicieli ziemskich w rejonie Czerniejewa, źródła nie podają, jak się nazywał, będąc pod wrażeniem umiejętności jasnowidzów, poprosił ich o seans. Chciał, by rozwiązali zagadkę kradzieży gnieźnieńskiego skarbu z katedry. Jednak w pewnym momencie zaczął coś podejrzewać. Ci mediumiści zbyt dociekliwie wypytywali się o szczegóły śledztwa. Z ich usług więc zrezygnował. A szkoda, może to oni właśnie rozwiązaliby tą zagadkę. Inny trop w tej sprawie również prowadzi do Czerniejewa. W 1928 roku znany wrzesiński bandyta Florian Kosmala został przewieziony z Gniezna do Wronek. Widzieliście kiedyś, jak wyglądało więzienie we Wronkach? Ja tak. Robiłem tam dokumentację fotograficzną. Więc, choć wydaje się być prawie niemożliwym, ów Kosmala uciekł z tego miejsca. Po jakimś czasie został jednak złapany i osadzony w więzieniu w Rawiczu. Tam któregoś wieczora zaczął opowiadać innemu więźniowi z celi, że wie, gdzie ukryto skarb z katedry. Miał być on zakopany w okolicach Czerniejewa. Jego słuchacz okazał się być donosicielem i przekazał te rewelacje władzom więzienia. Być może o to właśnie Kosmali chodziło. Rozpoczęto intensywne śledztwo. Kosmale wielokrotnie przesłuchiwano. Jak jednak podano w prasie w 1929 roku, była to mistyfikacja. Tak napisał Lech, Gazeta Gnieźnieńska. Kosmala liczył bowiem na złagodzenie kary. Czy aby na pewno? W świetle pewnych faktów opowieść tego przestępcy może okazać się nie do końca kłamstwem. Jednak o tym za chwilę. Ponieważ wykonałem specjalne jubiluszowe opracowanie na zlecenie miasta Gniezna z okazji roku 2000, miałem ten zaszczyt mieć w ręku i fotografować najważniejsze relikwie przechowywane w Muzeum Archidiecezjalnym. Teraz pokażę Wam te zdjęcia i kilka innych unikatowych ujęć Gniezna. Możecie sobie wyobrazić, jak cudownymi były te precjozja, które zostały skradzione.
Historia zrabowanego skarbu z katedry gnieźnieńskiej z biegiem lat przycichła. Polaków zaczęły absorbować inne sprawy, chociażby wojna. Minęło 60 lat. Temat kradzieży powrócił na początku lat 80., gdy do dyrektora archiwum archidiecezjalnego zgłosił się człowiek o nazwisku Mukłowski. Na spotkaniu z dyrektorem księdzem Ziętarskim Teodor Mukłowski opowiedział niezwykłą historię. Jego matka, Franciszka, przyjaźniła się z księdzem Antonim Laubicem. Franciszka Mukłowska zwierzyła się synowi, że ksiądz Laubic powierzył jej ważną tajemnicę. Otóż to on w 1923 roku zabrał ze skarbca katedry owe bezcenne skarby. Zrobił to, jak to ujął, z pewnych ważnych względów. W całą operację wtajemniczony był pewien ważny gnieźnieński dostojnik i oczywiście zaprzysiężony murarz. Przedmioty te zostały schowane blisko ołtarza w samej katedrze i tam zamurowane. Opowieść ta brzmi dość mało wiarygodnie. Skąd choćby takie opóźnienie w przekazaniu informacji? Dlaczego Teodor Mukłowski od razu nie przyszedł z tą rewelacją do katedry? Jednak w świetle dokumentów, nad którymi pracujemy z doktorem Jackiem Kowalskim, sprawa zaczyna wyglądać inaczej i nabiera wiarygodności. Spróbujmy teraz dociec, czy ksiądz Antoni Laubic był w stanie dokonać takiego czynu, o którym wcześniej mowa. Dzień dobry, witam na moim kanale w rozmowie specjalnej. Moim gościem jest dr Andrzej Prinke. Dzień dobry. Spotykamy się, Andrzeju, w sytuacji takiej nietypowej, mianowicie u mnie w ogrodzie, w takim tarasie, już nazywają go winogronowym, bo z tyłu dojrzewają winogrona, zresztą widać jakie ładne. Ale my będziemy mówić o temacie poważnym. Mianowicie chciałem się dowiedzieć co nieco więcej na temat księdza Laubica. Przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, jak to się stało, że zainteresowałeś się ową postacią. Zainteresowałem się księdzem biskupem z racji moich długoletnich studiów nad inną wspaniałą postacią, mianowicie czołowym polskim prehistorykiem, jak wtedy mawiano, dziś mówimy raczej archeologiem, profesorem Józefem Kostrzewskim, który oprócz tego, że był jednym z największych polskich archeologów, był też współzałożycielem Uniwersytetu Poznańskiego oraz odkrywcą i wieloletnim badaczem słynnego Biskupina, osiedla prehistorycznego sprzed 2500 lat. Z opowiadań, z tekstów o księdzu Laubicu wynika, że była to osoba niepokorna, że chodził własnymi ścieżkami. Czy to prawda? Jak najbardziej. Brało się to z jego niesłychanej aktywności społecznej, wychodzącej daleko poza jego obowiązki jako duchownego. Swoją karierę zaczął w Inowrocławiu, gdzie był proboszczem i tam dokonał całego szeregu, jak to się mawia w języku kościelnym, dzieł polegających głównie na inwestycjach budowlanych o charakterze społecznym, o charakterze czasem nawet filantropijnym. Z tego co wiem, była to postać troszeczkę taka rogata dusza, tak? Postać, tak, jak najbardziej. On kiedy miał jakiś plan, jakiś pomysł, upierał się tak długo, dopóki go nie zrealizował i odnosił wiele sukcesów, zarówno w Inowrocławiu, jak potem po przeniesieniu do Gniezna na stanowisko biskupa. Słyszałem, że miał poważny konflikt z profesorem Kostrzewskim. Tak, ponieważ ksiądz biskup uważał, że on jest równie dobrym archeologiem co Kostrzewski i że na terenie swojej diecezji, a zwłaszcza jej jądra, czyli Góry Lecha w Gnieźnie, mówiąc krótko, może robić co chce i prowadził niestety mocno niemetodyczne wykopaliska amatorskie, zarówno w samej katedrze, jak i w jej otoczeniu. Znasz sprawę kradzieży w katedrze, tak? Zapoznałeś się z tym, bo zachodzi pytanie, czy rzeczywiście ksiądz Laubic był w stanie zabrać te bezcenne rzeczy z skarbca bez wiedzy swoich przełożonych i gdzieś ukryć. Mnie na podstawie mojej wiedzy o księdzu biskupie
Postać ta jawi się jako bardzo szlachetna, ideowa, co prawda temperamentna, ale jego antagonista Kostrzewski w tym względzie mu dorównywał, czyli była to niejako w wielkim cudzysłowie długotrwała walka dwóch kogutów. Natomiast trudno mi wyrokować, raczej opowiadałbym się, że Laubitz nie był zdolny do czynów niecnych. Jeśli nawet on ewakuował owe skarby z katedry, to musiał mieć, moim zdaniem, bardzo mocne powody. Na przykład zagrożenie prawdziwą kradzieżą, czy jakieś inne względy. Nie wiem, może dowiedział się, że wyższe władze duchowne zamierzają coś zrobić z owym skarbem, na przykład go spieniężyć, co też mi się nie mieści w głowie. W każdym razie tutaj nie odważyłbym się stawiać żadnych hipotez, bo byłyby one niewiele warte. Ale były takie podejrzenia wobec księdza Laubitza, niezależnie od tego materiału z lat 80., tak? Między innymi zastanawiano się, skąd ksiądz Laubitz miał pieniądze na budowę tak dużej ilości budynków dla osób biednych. Tak, całe osiedle. Tak. On był osobą niesłychanie popularną w Gnieźnie. Moja świętej pamięci rodzona, myśmy ją nazywali ciocią, to była siostra naszej babci, urodzona i wychowywana w Gnieźnie. Opowiadała nam, bratu i mnie, kiedy byliśmy dzieciakami, swoje wspomnienia związane z Laubitzem. Mówiła, że często spotykała go na ulicy i to w takim uroczym anturażu, ponieważ miał takiego malutkiego pieska, jak ciocia mówi, na cienkich nóżkach. Podejrzewam, że to był pinczerek. Opowiadam ten szczegół dlatego, że jest to dowodem, że Laubitz miał szansę zebrać poważne sumy na tak szlachetne cele jak pomoc bezdomnym. A Gniezno było wówczas miastem zamożnym. Sugeruję, że ten piesek był tak uroczy, że wszyscy jak go widzieli, to dawali pieniądze. Nie, piesek to tylko szczegół. Tutaj chciałem pokazać, że Laubitz był, nie zamykał się w swoich komnatach, był człowiekiem publicznym, chodził po mieście, a więc obserwował, tak się domyślam, problemy i próbował je rozwiązywać. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. A za chwilę już będziemy rozmawiać z doktorem Jackiem Kowalskim na temat konkretnych tego skarbu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Uwaga, konkurs. W pewnym momencie tego filmu słyszymy głos lektora. Czyta on spis przedmiotów ukradzionych ze skarbca katedry. Pytanie konkursowe brzmi: ile razy w tekście lektora występuje litera A? Odpowiedź wpiszcie w komentarzu pod tym filmem. 5 pierwszych osób, których odpowiedzi będą prawidłowe bądź najbliższe rzeczywistej liczby liter A, otrzyma nagrody. Każdy z 5 zwycięzców dostanie książkę Sławomira Leśniewskiego Drapieżny ród Piastów. Fundatorem nagród jest wydawnictwo i księgarnia historyczna Stara Szuflada. Jak zwykle polecam ją serdecznie nie tylko miłośnikom historii. Koszty wysyłki książek pokrywam ja, prowadzący kanał Antyk w Akcji i autor tego filmu. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być subskrybentem mojego kanału. Ważna uwaga! W odpowiedzi należy wpisać słowo konkurs plus liczbę liter. Odpowiedzi można wpisywać do środy 9 października. Wyniki ogłosimy na mojej stronie na Facebooku oraz na kanale YouTube w czwartek 10 października. Zasady udziału w konkursie podane są również w tekście tuż pod filmem. Miłej zabawy. Rozmawiam z doktorem Jackiem Kowalskim. Opowiemy teraz o pewnej historii, o chyba największym skarbie, który nie został do dzisiaj odnaleziony, a na którego trop przede wszystkim tutaj Jacek, chociaż trochę w tej sprawie współpracujemy, wpadł na podstawie materiałów archiwalnych i to poważnych materiałów. W momencie, kiedy w jakiś sposób ujawnimy tą sprawę, będzie to największa sensacja ostatnich 20 lat w Polsce, z pewnością. Mówimy o katedrze gnieźnieńskiej i o tym, co się wydarzyło tam w 23 roku, kiedy zostały skradzione w bardzo tajemniczych okolicznościach. Nazwijmy to, żeby pozostać w tonacji takiej tajemniczej, skarby powiązane ze świętym Wojciechem, które były złożone w katedrze. To jest kilka kilogramów złota, tak? I cennych kamieni, nie mówiąc o wartości historycznej, i chyba takiego drugiego skarbu w Polsce no, nie ma. Kolega Jacek znalazł pewne materiały archiwalne dotyczące pewnego polskiego szpiega. Tak, jak zwykle najciekawsze znaleziska są przypadkowe, tak? I kiedy sięgałem po
jakiś komplet akt powiązanych tak naprawdę z mojej perspektywy z Dolnym Śląskiem. Nagle wśród tych teczek okazało się, że tych bohaterem jest taki, bym powiedział, no, trzeciorzutowy polski szpieg, agent, no, jakby go nie nazwać, donosiciel o bardzo bujnej historii takiej życiowej. Nagle pojawia się kwestia właśnie owej kradzieży z 23 roku i pewnych tropów, które ten facet referował w swoim takim, jednym z takich donosów dla Służby Bezpieczeństwa i absolutnie Służba Bezpieczeństwa tym tropem nie poszła. Tak? To nie był temat w latach tam, nie wiem, 70. chodliwy. Raczej to były wtedy na tapecie były kwestie polityczne, religijne, ale w znaczeniu takim politycznym i jakieś tam wota, święty Wojciech, to była rzecz marginalna, nikogo nie interesowała. W każdym razie, bez wchodzenia oczywiście jeszcze dzisiaj w szczegóły, jest tak, że ten facet, ten agent, podał pewne informacje o Niemcu, który był w jakiś sposób w tą sprawę wprowadzony, który usłyszał o sprawie i który wiedział o niej więcej. No i potem są same znaki zapytania. Przy czym również to źródło, tak? Czyli ten Niemiec, który naszemu agentowi coś na ten temat powiedział. Ja poszedłem tropem tegoż Niemca, który jest człowiekiem z krwi i kości, był, bo już nie żyje. Był człowiekiem absolutnie z krwi i kości, absolutnie wiarygodnym, ponieważ pewne elementy jego opowieści znalazły potwierdzenie w zupełnie innych opowieściach, tak. Innych relacjach. To był poważny człowiek, powiedzmy sobie szczerze. To był biznesmen, to był człowiek, który był też no, amatorem, historykiem, który dużo czasu spędził w Polsce. Miał kontakty również z Kościołem. Tak. Był szanowanym obywatelem w Niemczech. I tutaj właśnie, no, Jacek poszedł tropem tego człowieka. Ja bardziej zainteresowałem się tą korelacją tej sprawy, bo tak może trochę błądzę, ale po prostu nie chcemy na razie podać szczegółów, tak? No bo to jest sprawa no, ciężkiego kalibru, powiedzmy. Ciężkiego kalibru i no, już dostaliśmy nawet pewne informacje, żeby się może lepiej tym nie zajmować. Mianowicie takie były sygnały, ale chodzi o to, że wbrew pozorom jest pewna zbieżność pomiędzy tym, co mówi ten Niemiec. Ten szpieg u niego nocował i ten Niemiec mu opowiedział i prosił o pomoc w tej sprawie. Możemy chyba ujawnić, że chodziło o to, że do niego zwrócił się jeden z biskupów z krajów zachodnich, że na łożu śmierci pewien człowiek, który zresztą najprawdopodobniej był murarzem, powiedział, że wie, gdzie jest schowany ten skarb. Człowiek pochodzący z Gniezna. Gniezna. I on chce to miejsce pokazać, ale prosił o kontakt tutaj z kościołem w Polsce. Jak to się skończyło, to jest inna sprawa. Natomiast idąc tropem, doszedłem do wniosku, że ta historia o tym zamurowaniu w katedrze nie jest wcale taka głupia. Dlaczego? Bo przecież był tam murarz, a ten człowiek, który tam mieszkał w kraju zachodnim, był najprawdopodobniej murarzem. Odnosi się wrażenie, że on w 1939 roku z kimś ten skarb przeniósł w inne miejsce. Nie możemy powiedzieć gdzie, chociaż jest dosyć dokładna lokalizacja. To jest sprawa dosyć otwarta. Natomiast tutaj Jacek wykonał bardzo, bardzo dużo pracy takiej archiwalnej i powiem szczerze, sprawa wygląda coraz bardziej realnie. Sprawa, która wydawała się być taką przypadkową i mało ważną, wydaje się być w tej chwili coraz bardziej realna. To znaczy wszystkie elementy tej układanki, te puzzle, zaczynają się składać. Mówiąc inaczej, był szpiegiem, była taka postać i w pewnym wymiarze była ona wiarygodna. Ów Niemiec, który rozmawiał z naszym szpiegiem, nazwijmy go tak umownie, i tak jak Antoni mówił, jest absolutnie osobą
był, bo nie żyje, tak? Był absolutnie człowiekiem wiarygodnym i pościągałem jego osobiste dokumenty, jego personalne dokumenty wytworzone w latach 30. jest absolutnie realną postacią. Pewne jego opowieści z historii, że tak powiem, jego działań w czasie II wojny światowej, kiedy był w Wehrmachcie, są absolutnie realne. Dla przykładu, dla zachęty również, powiem tak, że on opowiadał o tym, że brał udział w czymś, co można by nazwać ukrywaniem bursztynowej komnaty. Wydawać by się mogło, że literatura na temat bursztynowej komnaty już właściwie nie zna. Wszystkie przypadki możliwych tam działań zostały wyczerpane, okazuje się, że jednak nie. I on opowiadał o pewnych faktach związanych z bursztynową komnatą i z gauleiterem Prus Wschodnich Kochem. I te fakty, o których opowiada, zostały potwierdzone przez zeznania z lat 80. jednej z kobiet w Polsce, która w ogóle nie znała tych, znaczy nie miała związku ze sprawą. Tak? I ona opowiadała również o swoich wspomnieniach tam z czasu przed 45 roku, czy tam 45 roku, gdzie przebywała w Królewcu i pewne fakty są absolutnie te same. W związku z tym ostatnio wyciągnąłem teczki powiązane z owym Niemcem i zainteresowaniem tym Niemcem przez Służbę Bezpieczeństwa. One potwierdzają szereg elementów. W związku z tym można powiedzieć tak, że tenże świadek jest świadkiem wiarygodnym, a jeśli jest świadkiem wiarygodnym, to co on opowiadał o świętym Wojciechu, o historii tej kradzieży i ukrycia na terenie Gniezna właściwie wydaje się być również wiarygodne, ale oczywiście jak to w takim procesie historycznym trzeba to zbadać. I tutaj, no tak, nazwijmy to w ten sposób, że dokumenty wytworzone, że tak powiem, w środowisku cywilnym mówią jedno, ale teraz potrzeba tutaj współpracy archiwów kościelnych, tak? No, z tym jest tu pewien problem ze względu na spuścizny po pewnych ważnych osobach, które nie są jeszcze udostępniane, tak? No tak, tak. To jest taki obyczaj archiwistyczny, nie tylko kościelny, także, że dokumenty powiązane w tym przypadku z biskupami, z niektórymi biskupami gnieźnieńskimi są jeszcze, nazwijmy to, umownie, tak, utajnione, ale być może jeśli komuś z hierarchów opowie się lub opisze się, o jakiej sprawie mówimy, to być może zostanie tutaj jakiś wyjątek zrobiony. Gdyby to wszystko się okazało, że jest prawdą, to byłaby sensacja na skalę, bym powiedział, europejską. Jeśli by się okazało, że w dalszym ciągu są znaki zapytania, a zawsze są jakieś znaki zapytania, to tak czy owak to jest temat pierwszorzędny i myślę, że tutaj dla Wielkopolski, dla historii Gniezna absolutnie wyjątkowy. Tak. Po pierwsze ustalmy, Kościół nie jest to zamieszany zupełnie. Tu chodziło o kontakt pomiędzy, to znaczy ten osoba na łożu śmierci zażądała wizyty polskiego biskupa, gdyż temu biskupowi chciał przekazać tajemnicę. Ten człowiek tą tajemnicę, twierdząc, że ona go męczy od wielu, wielu lat. Druga sprawa jest taka, to nie tak, że ten Niemiec, który kontaktował się z tym naszym szpiegiem, jest osobą szukającą skarbów, bo tak nie było. Po prostu ten Niemiec, mieszkając powiedzmy tam w Niemczech, wiadomo było, że ma kontakt z polskim kościołem i dlatego zwrócono się do niego z prośbą o pomoc. A nie dlatego, że on się zajmuje jakimikolwiek skarbami, bo się nie zajmował. Ta sprawa bursztynowej komnaty też jest przypadkowa. Tak, tak. On był podoficerem w oddziale, który zajmował się w pewnym momencie bursztynową komnatą. I to jest ciekawe, bo ja rozmawiałem ostatnio przez telefon tutaj z bardzo miłym panem muzealnikiem, osobą wiarygodną, który potwierdził jego stopień w Wehrmachcie, tego człowieka. Bo ten człowiek jest znany, to nie jest postać jakaś taka wyjęta z bajki. Nie, jest żywa. To jest postać, która bywała w Polsce, której dokumenty osobiste są, która jest notowana w archiwach niemieckiego Wehrmachtu. Tutaj. A szpieg, z którym rozmawiał, no to ten szpieg po prostu zdobył jego zaufanie i mieszkał u niego, ten nasz szpieg.
No i robiąc notatki, ten mu opowiedział te dwie historie. Zresztą również prosił tego szpiega o pomoc w kontakcie z władzami, żeby może udało się jakoś wspólnie z Kościołem tą akcję przeprowadzić. Czy moim zdaniem nie zostało to ruszone? No nic na ten temat nie wiadomo. I to jest w tym wszystkim bardzo dziwne, tak, że a może czasy były takie, że Kościół wówczas nie chciał tej sprawy w jakiś sposób tak wyciągać, może wiedzieli, no Kościół niewątpliwie wiedział, że władza ówczesna komunistyczna, nawet w okresie tam Edwarda Gierka, no Kościół był elementem, że tak powiem, zbędnym, tak, i hierarchia mówi, Kościół jest wieczny, tak, więc co to poczekać tam kilka czy kilkanaście kolejnych lat. Jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie było sprawdzane, bo według tych dokumentów wynika, że było sprawdzane to miejsce hipotetyczne, w którym jest to ukryte i opisane to było jako miejsce obecnie niedostępne. Tak, bo tyle możemy powiedzieć na ten temat. Możemy też powiedzieć, że było to w rejonie, w okolicach powiedzmy Gniezna, dokładnie tego miejsca nie podamy. No czy to będzie temat jakiejś książki? To zobaczymy. No, aż się chce z tego zrobić dobrą książkę i myślę, że ta książka mogłaby trochę wstrząsnąć historią Gniezna i katedrą. Nie w złym znaczeniu, tak, ale to by było rzeczywiście, może być to, tak? Może to być jakiś krok ku poznaniu tak, historii katedry i tej kultu świętego Wojciecha. Miejmy nadzieję, że to wyjdzie i miejmy nadzieję, że uda nam się to jakoś tam wspólnie zrobić i może nawet hierarchom w Gnieźnie przedstawić. Tak, bo w momencie, gdy Jacek znalazł ten fragment dotyczący tego skarbu, tych cennych przedmiotów, od razu do mnie zadzwonił. Skonsultowaliśmy się w tej sprawie i powiem szczerze, że ja przez noc następną spać nie mogłem, bo rzadko kiedy widzi się taką namacalną informację dotyczącą ukrycia czegoś tak wielkiego. I to rzeczywiście, ale po sprawdzeniu, wielokrotnym sprawdzeniu faktów. No i rozmawialiśmy na ten temat dziesiątki godzin, okazuje się, że sprawa jest realna. Mimo, że ja jestem sceptykiem, ale sprawa jest całkowicie realna. Tu Jacek wykonał gigantyczną pracę, śledząc tego Niemca, jego wiarygodność we wszystkim, co on robił w swoim życiu. I się okazuje, że on był zawsze w 100% wiarygodny i nie jest to poszukiwacz skarbów. Nie był to fantasta, nie był to poszukiwacz skarbów. Był poważnym, starszym wtedy człowiekiem. Ważne, że urodził się generalnie rzecz biorąc na terenie obecnych ziem polskich, więc on taki, jakby powiedzieć, sentyment tutaj miał. I miał też odkrycia historyczne. Odkrycia historyczne, absolutnie. To jest absolutnie wiarygodny człowiek. Potrzeba nam jeszcze paru elementów, no ale wiadomo, no, im bardziej. Będziemy pracować. Tak, będziemy pracować, tak. No, natomiast to już jakieś tam kontakty zostały uruchomione. Oparliśmy się pokusie, żeby pojechać wspólnie do Gniezna i zobaczyć to miejsce. Byliśmy w tym miejscu. Tak, zostaliśmy tam wpuszczeni. Gdzie ten skarb był. Skarbiec, tak, więc również od tej strony zaczęliśmy, tak, żeby mówić o Antonii. Zna doskonale Gniezno. Ja tak sobie średnio znałem, ale warto było pojechać, żeby mieć jakieś wyobrażenie. Osoby wysoko postawione, z którymi rozmawialiśmy, nie zaprzeczały tej historii, były zainteresowane i wręcz potwierdzały, że istnieje taka możliwość. Przepraszam, że wprowadziłem trochę chaosu, bo to jest w sumie moja wina w tej historii i trochę podgrzaliśmy atmosferę, ale naprawdę trudno jest mówić o czymś, gdzie moglibyśmy podać nazwiska, fakty i tak dalej, ale jednak na razie musimy dla dobra tego naszego śledztwa na razie w jakiś sposób je się trochę powstrzymać, ale sprawę będziemy kontynuowali. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie tego materiału. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Uporządkujmy więc fakt. Załóżmy, że rzeczywiście ksiądz Laubitz zabrał te cenne rzeczy ze skarbca katedry. Być może uczestniczył w tym zakrystian Gozdowski. Zostały zamurowane gdzieś na terenie katedry. Wybuchła wojna.
Murarz zaś, korzystając z zamieszania, a bojąc się o los skarbów, zabrał je z katedry i przeniósł w inne, bezpieczne miejsce. Nie wiemy, czy działał sam. Później wyemigrował na zachód. Czując zbliżającą się śmierć, poprosił miejscowego księdza o kontakt z ważnym urzędnikiem kościelnym z Polski. Chciał mu przekazać dokładne umiejscowienie skarbu. W kontakcie tym uczestniczył znany i poważany niemiecki historyk, mający dobre relacje z polskim kościołem. Zwierzył się ze sprawy polskiemu szpiegowi, do którego miał zaufanie. To z akt owego szpiega wiemy o tej historii. Co działo się dalej? A przed nami jeszcze kilka ważnych dokumentów do sprawdzenia. Z tym poczuciem niedosytu zostawiam Was, ale nie na długo. Sprawę będziemy kontynuować i ujawnimy więcej faktów. A już niedługo następny film z cyklu Posłuchajcie historii nieznanej. Do zobaczenia.